ta nasza grupka absolwentów, to jest zwykle tam prawie koło setki, to są osoby, które myślę mają dość znaczną samoświadomość, bo to są już najczęściej przecież absolwenci liceów, absolwenci studiów licencjackich czy magisterskich, ale myślę, że na każdym etapie pochwała, uznanie jest bardzo ważne i myślę, jest ważne dla nich, dla tych młodych ludzi, ale też jest ważne dla ich rodzin, dla nauczycieli. Są nagrody za osiągnięcia maturalne. Nagrody za osiągnięcia na studiach licencjackich i inżynierskich. Za osiągnięcia na studiach magisterskich, na studiach uzupełniających. Jest to bardzo wyraźny sygnał, że powinniśmy całe życie uczyć, że w obecnym rozwoju techniki i nauki nie ma innego wyjścia. Cały czas trzeba się uczyć i świat to widzi. Kreisler i wszyscy uczestnicy tej spółki zachęcają swoją młodzież do tego, żeby właśnie tak postępować. Myślę, że to jest taka dobra motywacja do dalszej nauki, do rozwijania swoich pasji, umiejętności. Nagroda jest, myślę, że mobilizacją do dalszej pracy, do dalszego rozwoju, szczególnie właśnie na polu tym intelektualnym. Jest to na pewno gest, dzięki któremu wiem, że ktoś docenia wkład pracy, jaki jest poczyniony w edukację. No, wszystkiej młodzieży, która dzisiaj tę nagrodę otrzymała. Droga młodzieży, laureaci dzisiejszych nagród, jest mi niezmiernie miło, że mogę przekazać Wam serdeczne pozdrowienia z Katowic od księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, który niestety nie może być dzisiaj z nami, ale cieszy się z tego i wyraża serdeczne uznanie, szczególnie dla władz i przedstawicieli spółek FCA i CNH Industrial za ten nieustanny i konsekwentny wysiłek inwestowania w człowieka. Myślę, że to pokazuje, jaka to jest firma, że zależy nam nie tylko na wynikach, choć oczywiście one są istotne, bo bez nich nie byłoby z czegokolwiek innego. Ale zależy nam na tym, żeby nasi pracownicy się dobrze czuli, żeby ich rodziny się dobrze czuły. Nagradzanie dzieci rodziny świata, jak również spotkania rodzinne świata. To wszystko świadczy o tym, że spółki są zainteresowane tym, aby życie rodzinne, załogi i ludzi było dobrze rozwijało się. Najważniejsze jest to, żeby właśnie realizować swoje plany, swoje koncepcje i czasami się dostaje za to nagrodę, tak jak właśnie ci nasi młodzi ludzie, a czasami nie i też trzeba robić swoje. Natomiast myślę, że jednak wyróżnianie jest fajną rzeczą.